Szanowni drodzy Państwo, to jest kolejny odcinek. Zaczynam go z samego rana, godzina 5. Jestem gdzieś na wysokości, chyba przed Olsztynkiem, Nowa Holandia. Tutaj musiałem spędzić nockę, nie dałem rady dłużej jechać. A gdzie jadę? Na Podlasie. Kilka dni tam spędzę, zabieram Gosię i jedziemy sobie gdzieś na Mazury, najprawdopodobniej poszukiwać w tamtejszych jeziorach. Nie samym morzem człowiek żyje. To jest kawusia. I można kontynuować drogę. Co ja będę w ogóle robił na Podlasiu? Jezior tam za bardzo nie ma. Możliwe, że pierwszym kierunkiem będzie gdzieś na Suwałki, ale najprawdopodobniej pocisnę stamtąd na Mazury. Mam wytypowanych kilka jezior, których nie udało mi się w trakcie pobytu gdzieś tam w okolicach Kolna zrealizować. I to jest dobry czas, żeby zrealizować to właśnie teraz. Wakacje bez presji w urlopie. Teraz się zrobił ogromny ruch. Wiadomo, jest rano. Natomiast wczoraj, jak już jechałem w nocy, to totalna cisza i spokój. Ładowanie z USB z samochodu bardzo kiepsko mi idzie, dlatego wziąłem malutkiego powerbanka R600 i leci szybkie ładowanie. Chwila, moment, 4% od zera. I za 20 minut, za pół godziny będzie pewnie full. Jestem już na Podlasiu. Zajechałem użyć nowego prysznica. O, taka konieczność zaistniała z uwagi na upały. Z uwagi na to, że spałem na tamtym parkingu. No i tak rano czułem się jakoś tak gorzej. Także jak widzicie, już nie tylko po detektory możecie wbijać na odyn.pl, możecie kupić takie rzeczy właśnie jak ta truma, jak ten boiler, jak ta toaleta Dometika oraz wiele, wiele innych, ale musicie koniecznie zajrzeć na stronę www.odyn.pl i wbić w zakładkę kampery. Dwadzieścia parę godzin minęło. Jestem teraz w tym momencie nad jeziorem Śniardwy. Miałem tutaj poszukiwać i miałem tu obozować. Okazuje się jednak, że są tak potężne fale, jak nad morzem zupełnie. A przyjechałem z Gosią, która się Wam teraz przedstawi. Dzień dobry. Ta miejscówka to jakiś szeroki klif, czy jakoś tak to się nazywa. Chciałem jechać dalej, ale dalej nie pojadę. Tutaj Kamlot, a z tej strony wyrwa, chociaż raczej powinienem przejechać. Ale tam dalej już chyba nie ma drogi, także jakaś zawrotka po strasznych berdebunach. Trzeba znaleźć inne miejsce, jakieś spokojne, małe jeziorko w lesie, żeby nie falowało. No, trzeba stąd jechać, bo faluje za mocno, daleko wszędzie do sklepu i tak dalej, a jeszcze zakupy żadne nie zrobione. No to najprawdopodobniej będzie to inne jeziorko. Tutaj w okolicy jest sporo tych jezior, między innymi jak to się nazywało? Urokliwa plaża nad jeziorem Jagocinek. To tam znalazłem złoty łańcuch z zawieszką. I być może właśnie tam sobie pojedziemy. Jakieś osoby się kąpią. Za chwilę. Chyba w piance wejdę. Jak wiadomo, zakładanie mokrej pianki jest mega nieprzyjemnym uczuciem. A zakładanie mokrej pianki, w dodatku całej uwalonej od pyłu, od szlifowania drewna, to tego jeszcze nie przeżywałem. Nie mogę się doczekać, aż wyjdę do wody, bo czuję się naprawdę w tym idiotycznie, bo cały jeszcze dodatkowo brudny. Jest trochę tam ludzi. Jakaś młodzież siedzi i jakieś osoby się kąpią. To miejsce już znacie. Wróćcie do filmu z września, chyba 24 września. Zarobiłem kupę kasy czy coś takiego. Złoty łańcuch z zawieszką. No już mało tutaj sygnałów. Jestem na głębokiej wodzie, dużo głębszej niż byłem tam we wrześniu w zeszłym roku, ale nic tu nie mam. Taka wpinka. Żywotnik czynu młodzieży ZSMP. Ciekawe. Teraz 10 groszy i coś tam bije na 14-15. Może 5 zł, może grosz. A może po prostu zrywka. Podobrane. Widzę tam złotówę. Nie, 10 zł z PRL-u. No i git.
coś wyższego. A ja już za chwilę i tak stąd wychodzę. Mało się dzieje. Wyczyszczone. 26, pewnie jakiś PRL. Złotówka albo 50 groszy. Jeszcze nie wykopany, albo pucha jakaś. Chyba w sicie. Zybel z PRL-u. Piątka z PRL-u. Tu coś brzęczy. Jakiś kolor. Dwa. Jest żelazo i śruba. Ale coś tam jeszcze. Czternaście. Przyczajone moneta z PRL-u. Pięć złotych chyba. Tak jest. Tak jest. Jest piątaczek. Dobra, mamy coś tu jeszcze? Czy można spadać stąd? 18 do 20. Na pewno jakieś gwoździe będą. Bo ich tu multum. Nie wiem czemu właściwie. I mamy co to? Co to jest? Co tam jest? Taki dzyncfeller. Dobra, no to koniec. Pora znaleźć inną miejscówkę, ale myślę, że już dzisiaj szukać nie będę, bo chyba za chwilę ciemno się zrobi. Ale trzeba zjechać na taką miejscówkę, że można byłoby tam nocować. I rano, skoro świt, do wody na poszukiwania. Podsumowanie. 5 zł z najlepszych rzeczy, tutaj ta wpinka. 35 lat PRL, ZSMP, przewodnik czynu młodzieży. Kto zgubił, niech się zgłasza. To jaki kierunek teraz? Dokąd jedziemy? Do Rucianego. Do Rucianego. A po co? Do sklepu? Do Biedronki. Do Biedronki. Oh yeah. A to jest Biedronka, a to są Ruciane Nida i trzeba przyznać, że tak sezonowo czuć. Dużo ludzi, knajpy potwierane. Trochę lepiej to nawet wygląda niż nad morzem. Przed polomarketem w Rucianych Nidach. Tu zostawiam PRL-ki na chodniku, na krawężniku przed przejściem dla pieszych. Ktoś sobie znajdzie i będzie miał zdziwienie delikatne. Port Ufaryja. I będzie rejs stateczkiem o godzinie 15. Gdzieś chyba na jezioro Śniardwy to wypływa, coś takiego. Będzie ciekawie. 20 zł kosztuje bilet, taka atrakcja, żeby sobie popływać po jeziorze stateczkiem. Całkiem uczciwa cena. Trochę szalały wichury i drzewa powolone jakieś leżą. O, a tutaj kaczurka na drzewku się wygrzewa. Ja chyba wiem, gdzie Sebastian już pójdzie szukać po zakończonym rejsie. Tam jest taka fajna plaża, bardzo dużo ludzi się kąpie. Ciekawie to wygląda. Górka, drobne zejście, piaseczek. Może być ciekawe. Ale chyba szybko się robi głęboko z tego co widzę. Ludzie
po pas, praktycznie od samego brzegu. W odróżnieniu od Bałtyku, to tutaj przynajmniej jest co robić. Są jakieś atrakcje. Można popływać statkiem, skuterem, cokolwiek. Jest pogoda. W tym momencie nad Bałtykiem to pewnie pada deszcz. Tak jak człowiek się przepłynie tym rejsem, to się okazuje, że jest nad takim jeziorem bardzo dużo miejscówek. Tam na wprost widzę plażę i chyba jakieś samochody tam kamperują. To może być ciekawe miejsce. Tam na brzegu fajne miejscówki. Chyba jakieś ośrodki wczasowe, takie domki fajne na takich podwyższeniach. Tam też jakieś kampery stoją. Fajna miejscowa, naprawdę fajna. Ola! I Bożenka. Tu jest fajna wyspa. Tylko nie byłoby jak się tam dostać witolcem. Jak przechodziłem koło jednej uliczki, to widziałem gabaryty wystawione, stare meble. I wpadłem na pomysł, żeby zbudować tratwę i witem przypłyniemy tutaj, na tą wyspę. Po prawej stronie bardzo dobrze wyposażony ośrodek żeglarski pod dębem, jakby ktoś chciał wiedzieć. Teraz zrobię ryzykowne ujęcie. Telefon za burtę. Statek musi zrobić jakiś zwrot, jest strefa ciszy jakaś. Nie wiem, o co z tym chodzi. Koniec wód żeglowych. Tam niżej jest jeszcze jeden pokład. Idę zobaczyć, bo może jakieś napoje można kupić. Zaraz się okaże. Zejdę tylko na dół. Sklepik, miałeś rację. Może jakiś sklepik będzie? O, jest sklepik. Chciałem napoje kupić. Nie da rady, pan nie ma ze stówy wydać. Dobra. Będzie. Będzie zimne piwko. Pomarańczowe o koci, ale będzie smakowało. Stateczek troszeczkę przyspieszył. Ja wodziankę piję, Gosia pije piwko. Czuć teraz wiaterek, jest przyjemniej. Ale trzeba będzie wskoczyć do wody, się schłodzić. Bo dzisiaj jest taka patelnia, że o Jezus. Tam płynie jeszcze jakiś większy taki wycieczkowiec. Fajny. On dużo większy, to jest chyba ten, który płynie do Mikołajek. Rejs trwa 5 godzin, z czego płynie się łącznie 3 godziny, a 2 godziny po Mikołajkach czas dla siebie. I następnym razem chętnie bym skorzystał z takiej opcji. Nie wiem, czy dzisiaj poszukiwania, raczej nie, czasu nie ma już na to, ani jakoś specjalnie chęci. Jedziemy teraz nad jeziorko jakieś po prostu się schłodzić. Bo to nie jest jak nad Bałtykiem. Tutaj jest po prostu ciepło i tu czuć wakacje. Jadąc przez Pisz są ogromne korki, bo remontują drogę i praktycznie co 100 metrów światła i stoi się ponad 3 minuty. A z takich checkpointów jest 10. To daje pół godziny w plecy. Temu trzeba jechać takimi drogami dziwnymi jak teraz. Ale za to można zobaczyć ciekawe miejsca. Ponad 100 km dziabnięte. I jakoś muli na spanie. Jutro fajny temat. Poszukiwania w rzece Narew. Fajna miejscowa, dużo ludzi się tam kąpie. Jest taka zatoczka. I jutro mam nadzieję, że coś tam znajdę ciekawego. Jesteśmy w Jedwabnem, a to miejsce
mordu Żydów. I tutaj jest jakiś pomnik upamiętniający te wydarzenia. Idziemy zobaczyć. Jak jakieś ogrodzenie wygląda, takie specyficzne płyty, coś innego jednak chyba symbolizują. Postaram się znaleźć jakieś informacje w necie, ale gorąco. PN, prezydent. Muzeum Getta. Pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn, kobiet, dzieci, Już wróciliśmy i teraz trzeba uzupełnić wodę. 30 litrów okazuje się, że bardzo szybko w sumie znika, jak są takie upały. Dwie osoby i kąpiele codziennie. Troszkę mało te. Dobra, Gosia, odpalamy! No i tankujemy. Wszystko git. Wczoraj w czasie kąpieli zabrakło wody i w bojlerze została pustka. I teraz trzeba zobaczyć, jak to zadziała. Teraz pompka, słyszę, że chodzi. Będąc tutaj w Rutkach u Gosi mamy, mam dostęp do prądu i do wody, także tutaj Vito cały czas jest jakby no, w pełni zenergetyzowane. Nie wiem, co tam się dzieje teraz z tym grzaniem. Za chwilę się okaże, czy wszystko jest w porządku. Patrzę, czy woda schodzi z głównego zbiornika, żeby w tym czasie się napełnia do bojlera. Zobaczę. Spuszczę kilka litrów wody dla pewności. Niech sobie tam dopompuję nowej. A ona już jest gorąca. A może z 10 minut trwa grzanie. Wszystko gra raczej. Jest dobre ciśnienie. Także bojler jest pełny, czyli wszystko jest ok. Ale woda gorąca już naprawdę 10 minut i taka idealna. Z 50 stopni ma. Schodzi z głównego zbiornika. No musi schodzić, bo na bieżąco sobie bojler ciągnie, nie? To, co z bojlera schodzi, to automatycznie go tam dopełnia, nie? Dlatego z głównego zbiornika schodzi woda. A tak pod korek? Pod korek. Znaczy tak, wiesz, no nie tak całkiem pod korek, tak centymetr od korka można zostawić. Figa, co tam je? Figa. Dobra, a tak się prezentuje... O. Widzisz, co narobiłaś? Widzisz? Klapa schodzi na dół przez ciebie. Sio, do góry. Tak wygląda... No, kabina prysznicowa. Tak, tak powiedzmy, że tak to się nazywa. Z szerokim kątem. No, tak widać całą przestrzeń. Idealnie. Dużo miejsca. O, klapa trochę wyżej. No i tak to wygląda. No i co, źle? Bardzo dobra robota. I teraz woda się grzeje. Praktycznie już jest gotowa po 10-15 minutach grzania. No i co? Za godzinkę kąpiel. I przygotowania do dnia jutrzejszego. A jutro, tak jak zapowiedziałem, narew i poszukiwania nad rzeką. I co? Bardzo dobra robota. Co figa? W zasadzie ta przysłona, kabina prysznicowa, to ona może być otwarta w ten sposób, jak jest postój gdzieś na jakimś miejscu i służyć po prostu jako taka dodatkowa przestrzeń. Jak wypadał deszcz, to można tam trzymać też jakieś rzeczy, nie będzie chlapać. A po drugie, lepsza wentylacja. Tutaj przez klapę wchodzi świeże powietrze. Otwarte drzwi przesuwne. I dzięki temu jest dużo lepsze powietrze.
Także akcja Warmia, Mazury, Podlasie. Jeszcze może jeden odcinek powstanie i będę wracał na Pomorze. Dołączam do brygady Kryzys, działamy sobie dalej. No a tymczasem ten odcinek już dobiegł końca. Ja mam nadzieję, że podobał się. Jest taki troszkę przerywany, mieszany, jak to w urlopie, jak to w wakacje. Widzimy się w następnym odcineczku, ale pamiętajcie o tym, aby łapa w górę pod tym filmem się pojawiła. Jeżeli chcesz oglądać na bieżąco, no to oczywiście subskrypcja kanału, tam jest tak napisane, subskrybuj i to zrób. Poza tym napisz komentarz, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia. Bye.